Udało się, zdobyli już wszystkie polskie szczyty, właśnie weszli na ten największy, czyli Rysy. Rodzice z dwoma niepełnosprawnymi synami pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych, a trudności tylko ich mobilizują. W drodze na szczyt towarzyszyła im ekipa wydarzeń z Moniką Zalewską. A więc musimy mieć mleko medyczne, strzykawkę. Iga i Jacek Młynarczykowie to rodzice niepełnosprawnych od urodzenia 6-letniego Szymona i 11-letniego Michała. Rysów nam brakuje, żeby ukończyć koronę Gór Polskich. Rok temu zdecydowali, że spróbują żyć jak rodzice z zupełnie zdrowymi dziećmi. A to oznacza choćby górskie wędrówki. W tym wypadku zdobycie Rysów od słowackiej strony. Chodziłem tam na Babią Górę 1725, były tam łańcuchy, stromo. A tutaj ile mamy? Jaka wysokość? 2499 metrów. Michał ważył 750 gramów, gdy się urodził. Ma głęboki niedosłuch i poważną wadę wzroku. Lekarze diagnozowali, że nie będzie chodził. Przyroda, tam zapach dzikich kwiatów, a my idziemy spokojnie, spacerkiem. Po godzinie dochodzimy do pierwszego schroniska. Tędy niebieskim szlakiem, potem wbijam się na czerwone. Szymon ma mózgowe porażenie dziecięce i wypracowany z tatą sposób na wędrowanie. Jest i dla niego również to taka forma rehabilitacji cały czas, idąc w górę, żeby miał właśnie w ten sposób nóżki ułożone. Jest to bardzo istotne i on uwielbia, wręcz nie znosi stać w miejscu. Każdy dzień w tej rodzinie to zdobywanie szczytów. Obecnie zbierają na komunikator dla Szymona. Sprzęt kosztuje ponad 20 tysięcy złotych. Za pomocą ruchów gałek ocznych jakby wybiera komunikaty i Szymon może się porozumiewać z innymi ludźmi. To się nazywa CI, cyberoko. Do schroniska pod Rysami docieramy po 4 godzinach i kilkunastu minutach. Teraz obiad i atak na szczyt. Wielu mówiło, że im się nie uda, że to szaleństwo, ale być może właśnie w tym szaleństwie jest metoda. Po 6 godzinach udaje się zdobyć najwyższy polski szczyt. Jak jest? Genialnie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych po prostu. Ostatnio w Szczyrku piękne hasło przeczytaliśmy. Nie bój się jutra. Niech jutro boi się ciebie. Wystarczy radość w oczach Szymona, by wiedzieć, że było warto. Teraz to 3 dni odpoczynku, a potem kajaki, rowery. Jeszcze trzeba wrócić. Czujemy każdy kamień, ale radość nikogo nie opuszcza. By nie wpaść jak ludzie, a nie dadzą rady, a my daliśmy. Rysy to nie jest bułka z masłem, nawet dla pełnosprawnych ludzi. Ja mam taką ogromną nadzieję, że ta nasza historia kogoś pokrzepi, że inni rodzice niepełnosprawnych dzieci dostaną taką iskrę do działania. Monika Zalewska, Wydarzenia, Poprackie Pleso.